swoje notatki, więc mogę tutaj powiedzieć, że Antek zdobył nagrodę w 24. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Ludzie ludziom zgotowali ten los imienia Augusta Kowalczyka oraz wyróżnienie w 35. Ogólnopolskim Konkursie Warszawa Moja Stolica oraz nagrodę starosty powiatu rabieckiego w 17. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Portret Rodziny w Szarości. Przyznaję Państwu, że ogromne, ogromne osiągnięcie. Należą Ci się, Antek, wielkie brawa. Aktywność twórczą oraz ogromny wkład w życie kulturalne gminy Stegna. Życzymy dalszych sukcesów. Ewa Dąbska, wójt gminy Stegna oraz Łukasz Niedźwiecki, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie. Gratulacje. Jeśli zrobiliśmy dla Ciebie taki specjalny kubek, Dominik, z Twoją pracą. Mam nadzieję, że teraz herbata będzie smakowała jeszcze lepiej. Myślę, że po koncercie, po tutaj wykonaniach młodych artystów na scenie, obejrzycie Państwo wystawę. Thank you.
czapku może. Dobrze, to w takim razie do wszystkie prace Antka. Antek, powiedz nam coś o tych pracach. Robione sprayami. A długo już robisz? No tak, rok już robię. Od roku. A to cię, mówiłeś, że zainspirowała cię mama, tak? Zainspirowało mnie tak, że chciałam coś nam malować. Właśnie sprayami. Lubię po prostu troszkę sprayami. Wszystko coś z krejem. No i
trochę kupiłem w jakimś sklepie. My poszukam jakiś technik, dodam własne nery, takie spersonalizowałam trochę. Kilka godzin. Fajnie, dziękuję Ci bardzo.